Portal WRC.pl. Jedno miejsce, trzy dni, setki wrażeń. 1 maja w Wągrowcu ruszył cykl imprez z okazji Dni Europy. Tegoroczne Dni Europy to emocje, siła i energia. Oprócz energetycznych koncertów, organizatorzy przygotowali wydarzenia sportowe, degustacje, konkursy i mnóstwo dobrej zabawy w prawdziwym majówkowym klimacie. Pierwszego dnia na mieszkańców Wągrowca czekało sporo atrakcji. Na wągrowieckim rynku zaprezentowały się firmy z Wągrowca, które przedstawiły swoje oferty. Jedną z nich był wągrowiecki aquapark. Zapraszamy wszystkich na nasze stanowisko, które znajduje się na rynku. Dla dzieci organizowane są gry i zabawy, które są nagradzane niespodziankami. Nasi ratownicy organizują kurs udzielania pierwszej pomocy. Zapraszamy wszystkich do naszego aquaparku, który znajduje się na ulicy Kościuszki 49. Oprócz aquaparku swoją ofertę zaprezentował też Miejski Dom Kultury. Chcieliśmy zaprezentować działania naszego wągrowieckiego kina, tak, w podziale na nowe horyzonty. Jest to temat adresowany do młodzieży ze szkoły podstawowej, z gimnazjum, jak i pozostały repertuar naszego kina wągrowieckiego, bardzo ciekawy, jak również modele plastyczne wykonane przez nasze młode społeczeństwo. Jest to twór kolegi plastyka, gdzie rodzice z dziećmi mogą pojawiać się raz w miesiącu średnio, w ostatnią sobotę miesiąca, co widać tutaj na naszym stoliku. Na płycie rynku przez cały czas trwały liczne zabawy i konkursy skierowane do najmłodszych mieszkańców Wągrowca. Wspólne malowanie oraz przeciąganie liny to tylko część atrakcji przygotowanych specjalnie dla dzieci. W dzisiejszym dniu Atmosfera Pub organizuje zabawy i rozrywkę dla dzieci. Było czarowanie soli, malowanie balonów, była chusta klanzy, będzie jeszcze przeciąganie liny, były wielkie bańki mydlane, ale będzie jeszcze rzut do celu i kręgle. Atmosfera Pub zaprasza Państwa do lokalu w godzinach popołudniowych codziennie oraz w każdy weekend pobawić się, potańczyć, wypić coś dobrego. Atmosfera Pub mieści się na ulicy Kościuszki 13, dawny Neptun. Po wysiłku fizycznym konieczny jest posiłek regeneracyjny. O to zadbał Łukasz Wełnic, właściciel restauracji Tanzo, który przez cały sezon letni na płycie rynku ma swój punkt gastronomiczny. Dzień dobry, Łukasz Wełnic, właściciel pizzerii Tanzo. Zaprasza jak co roku od 4 lat na letni ogródek gastronomiczny w Wągrowcu. Czynny ogródek gastronomiczny będzie od poniedziałku do niedzieli, od 12 do 22. Jeśli będzie taka potrzeba, będziemy siedzieć dłużej. Na zaproszenie burmistrza miasta Wągrowca Stanisława Wilczyńskiego w tegorocznych uroczystościach udział wzięli przedstawiciele gmin partnerskich z Niemiec, Rosji oraz Francji. Burmistrz Stanisław Wilczyński w krótkim przemówieniu podsumował dziesięciolecie członkostwa w Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, Polska, w tym i Wągrowiec, przez okres minionych 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej bardzo się zmieniły. Łączna wartość unijnego wsparcia finansowego, jaką pozyskała ziemia wągrowiecka, w tym nasze miasto, wyniosła ponad 360 milionów złotych. To duże wsparcie odegrało znaczący wpływ na rozwój miasta oraz naszych przedsiębiorstw, a tym samym na poprawę jakości życia mieszkańców Wągrowca. Szczególnie zmiany te dostrzegają osoby, które odwiedzają nasze miasto. Mesdames, Messieurs, les représentants des villes jumelées, panie i panowie, je suis très heureux de me trouver ici parmi vous à Wągrowiec pour la première fois en tant que maire du Plessis-Trévise.
Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę dzisiaj być między wami tutaj w Wągrowcu. Pierwszy raz jako nowo wybrany maire miasta Le Plessis-Trévis niedaleko Paryża. Nos deux villes sont jumelées depuis 2006, déjà 8 ans. Nasze dwa miasta są partnerami od 2006 roku, a więc już to 8 lat. 8 lat partnerstwa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, lecą! Zjednoczona Europa! To my! Zapytaliśmy też zaproszonych gości o wrażenia z pobytu w Wągrowcu. In den 10 Jahren nach der EU-Erweiterung haben sich hier erhebliche Verbesserungen ergeben, zum Beispiel bei der Infrastruktur, bei den Straßen, im kulturellen Bereich und im sozialen Bereich. W ciągu 10 lat nastąpiły wielkie zmiany, odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej, a mianowicie infrastruktura się poprawiła, kulturalne sprawy również się poszerzyły, socjalne również poszły do przodu. Wer das erste Treffen auf der Oderbrücke mitgemacht hat zur Vereinigung und dann regelmäßig hierher kam, hat gesehen, wie ständig sich Veränderungen hier ergeben haben, wie Neuerungen stattgefunden haben, wie der Kollege vor mir schon gesagt hat, infrastrukturmäßig, gebäudemäßig, der Marktplatz hier, die Menschen, die Umwelt, wie sich das alles geändert hat und das im Rahmen der EU, da muss ich sagen, Hut ab. Wszystko w ciągu 10 lat uległo pozytywnym zmianom. Infrastruktura, jak wspomniał kolega, również ochrona środowiska i wiele innych rzeczy, które można zauważyć, patrząc na to, co się stało. Heureux d'être à Wrągowiec, ville formidable de Pologne. La Pologne que nous aimons, la Pologne du développement, la Pologne de l'Europe. Vive l'Europe! Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem przyjechać do Wągrowca, wspaniałego miasta, pięknego miasta, miasta, które jest w pełni rozwoju. Niech żyje Polska, kraju, który szczególnie lubią Francuzi. Niech żyje Europa. Dobry wieczór. Ja drugi raz w waszym mieście. Pierwszy raz był 10 lat temu. Wasz miasto za to czas dobrze przeobraził się i pochoroszył. Многое в нем изменилось. Построены новые объекты, замечательные объекты. Единственное, что осталось неизменным, это доброжелательность и гостеприимство ваших жителей. С праздником! Dobry wieczór. Jestem w Wągrowcu po raz drugi. Pierwszy raz byłem 10 lat temu i po 10 latach widzę, jak miasto bardzo się zmieniło, jak zmieniły się zabudowania, jak zmieniło się wszystko, co wokół siebie widzę, ale co najważniejsze, nie zmieniła się życzliwość i nie zmieniło się serce mieszkańców Wągrowca, co bardzo cieszy. Wszystkim życzę wspaniałego święta. No, proszę Państwa, cieszę się bardzo, że przybyły delegacje naszej miast partnerskiej, z którymi współpracujemy już od wielu lat. Ja w swoim wystąpieniu pokrótce przedstawiłem mieszkańcom te większe osiągnięcia, to co się zmieniło. Także nic mi innego nie pozostaje, tylko podziękować mieszkańcom Wągrowca za współpracę przez te 10 lat i to, że to co mamy to jest wspólny nasz sukces. A dzisiaj z tej racji, że mamy pierwszy dzień tych świąt unijnych, zapraszam Państwa na dalszej imprezy w dniu jutrzejszym, w sobotę, na rynek. Na pewno można się pobawić, wypocząć. Także miłe zabawy i wszystkiego najlepszego. Dni Europy w Wągrowcu to również koncerty. Co roku organizatorzy zapraszają wielkie gwiazdy. W tym roku jest to Warius Manx oraz zespół Phil. Jednak zanim na scenę wkroczył zespół Warius Manx, publiczność rozgrzewał zespół Kayo. Kayo to zespół, który powstał w 2012 roku. Wokalistka Agnieszka Zawicka znana jest wszystkim wielbicielom telewizyjnych programów Szansa na sukces, Idol, Śpiewaj i walcz, gdzie wystąpiła w duecie z Mieczysławem Szcześniakiem, czy Bitwy na głosy, gdzie śpiewała u boku Natalii Kukulskiej. W
Finałem pierwszego dnia obchodów Dni Europy w Wągrowcu był wieczorny koncert zespołu Various Monks. Drugą zaproszoną gwiazdą, która wystąpi na wągrowieckiej scenie, będzie zespół Phil. Koncert Piotra Kupichy odbędzie się 3 maja o godzinie 20:30 na płycie rynku w Wągrowcu. Portal wrc.pl